Dziś opowiem Wam o bardzo zagadkowej i nierozwiązanej sprawie. Jest to historia pewnego studenta, którego spotkało niepowodzenie. Gdy wydawało się, że chłopak zaczyna powoli wychodzić na prostą, nagle opuścił akademik i już nigdy do niego nie wrócił. Na podstawie zebranego materiału dowodowego stworzono kilka hipotez śledczych, jednak żadnej z nich nie udało się potwierdzić. Informacje na temat tego, co stało się ze studentem, może posiadać tajemniczy świadek, niestety policja do dnia dzisiejszego go nie namierzyła. Słowem wstępu to tyle, a teraz zapraszam Was do wysłuchania historii pod tytułem To miały być wymarzone studia. Jest rok 2005. Przenosimy się do Białej Podlaskiej, średniej wielkości miasta leżącego wbrew nazwie w województwie lubelskim. Miasto znajduje się bardzo blisko granicy, ponieważ aby dojechać do przejścia granicznego z Białorusią, wystarczy pokonać niecałe 40 km. Z kolei, aby dojechać do Warszawy, gdzie będą rozgrywać się późniejsze, a zarazem kluczowe wydarzenia, trzeba pokonać około 160 km. W Białej Podlaskiej mieszka bohater dzisiejszej historii, czyli Krzysztof. Krzysztof przyszedł na świat w 1988 roku, więc w 2005 roku kończy 17 lat. Na Lubelszczyźnie mieszka tak naprawdę od zawsze. Tutaj się urodził, spędził całe dzieciństwo i dotychczasowy okres nastoletni. W życiu jednak potrzebne są zmiany, więc swojej przyszłości nie wiąże z tym regionem. Planuje się wyprowadzić, gdy tylko skończy szkołę, a celem, do którego dąży, są studia w Warszawie. Nastolatek chciałby studiować na Politechnice Warszawskiej, więc w szkole szczególnie skupia się na pogłębianiu wiedzy z przedmiotów ścisłych. Nauka idzie mu całkiem dobrze, a na swojej licealnej drodze nie spotyka większych trudności. Patrząc stereotypowo, to Krzysiek nie jest takim typowym nastolatkiem. Nie lubi imprez, stroni od alkoholu, a zamiast ciągłych wyjść ze znajomymi, woli spędzać czas w samotności. Ma zdecydowanie więcej cech charakterystycznych dla introwertyków niż dla ekstrawertyków. Obraca się w stałym gronie znajomych i nie zależy mu za bardzo na poznawaniu nowych koleżanek czy kolegów. Jeżeli przypadkiem pozna kogoś, z kim nadaje na tych samych falach, to jest otwarty, jednak nawiązywanie znajomości ogólnie nie stanowi dla niego priorytetu. Jeżeli chodzi o charakter, to Krzysztof z pewnością jest bardzo spokojny, ale też skryty. Raczej unika okazywania emocji, nie lubi się też za bardzo uzewnętrzniać, ani ze szczegółami opowiadać, co się u niego akurat dzieje. Gdy musi coś o sobie powiedzieć, to bardziej skupia się na opisie swoich zainteresowań, do których zaraz przejdę, niż na samych cechach charakteru czy poglądach. Na tle swoich kolegów oprócz zachowania wyróżnia się także wyglądem, głównie przez włosy, które są ciemne i długie, sięgają mniej więcej do połowy pleców, a ze względu na wygodę Krzysiek najczęściej spina je w kitkę. Poza tym ma pociągłą twarz, ciemnobrązowe oczy, jest dość wysoki i ma szczupłą sylwetkę. Wracając do kwestii zainteresowań, to jeszcze gdy był w szkole podstawowej, dostał od bliskich wymarzony prezent, jakim był komputer, a wirtualny świat kompletnie go zafascynował. Ku zaskoczeniu rodziny okazało się, że chłopak z obsługą nowego sprzętu radzi sobie nad wyraz dobrze. I nie chodzi tu o jakieś zwykłe użytkowanie czy granie w gry, chociaż to oczywiście też, ale Krzysiek ma zdolności hakerskie, i nieraz udaje mu się włamać na słabo zabezpieczone konta innych użytkowników. Chyba jakoś specjalnie się z tym nie kryje,
ponieważ zdarza się, że pokazuje cały proces członkom rodziny, którzy w takich sytuacjach przeżywają niemałe zaskoczenia. Poza szlifowaniem hakerskich zdolności w wolnym czasie lubi czytać, jest fanem literatury z gatunku fantasy, a także grać, głównie w gry komputerowe, ale nie tylko. Jeżeli ma okazję i odpowiednie towarzystwo, chętnie bierze udział w rozgrywkach typu roleplay gaming. Polega to na tym, że gracze wcielają się w różne postacie ze świata fantastyki i wspólnie odgrywają różne scenariusze, aby osiągnąć z góry założony cel. Najczęściej sesję prowadzi tak zwany mistrz gry, a gracze dodatkowo posługują się różnymi akcesoriami, na przykład planszą czy kartami, które zawierają opisy tego, co ma się zdarzyć po ich wylosowaniu. Jeśli oglądaliście na przykład serial Stranger Things, to pewnie wiecie, o co chodzi, bo tam główni bohaterowie byli fanami tego typu gier. Żeby móc rozwijać swoje hobby, Krzysiek potrzebuje towarzystwa osób, które preferują taki sam sposób spędzania wolnego czasu. Tak jak wspominałam, nie jest zbyt skory do nawiązywania znajomości, więc częstym problemem jest to, że chciałby się z kimś umówić na rozgrywkę, ale zwyczajnie nie ma z kim. Tak rodzi się pomysł zorganizowania spotkania tematycznego, na którym sympatycy tematyki fantasy będą mogli się poznać, podyskutować, a także w grupach pograć w swoje ulubione gry. Krzysztof nie jest jedynym pomysłodawcą, a w realizacji projektu pomaga mu inny współorganizator albo współorganizatorzy. Najistotniejsze jest jednak to, że w 2005 roku spotkanie finalnie dochodzi do skutku. W tamtych czasach, w regionie, w którym się poruszamy, jest to pomysł nowatorski i przełomowy, więc zlot fanów gier fabularnych cieszy się sporym zainteresowaniem. Generalnie cała ta idea cieszy się takim poparciem, że na jednej imprezie się nie kończy, a spotkanie, które miało być tylko pojedynczą okazją, aby poznać rówieśników dzielących te same zainteresowania, przeradza się w długi cykl spotkań. W latach 2005-2007 młodzież regularnie przyjeżdża na zloty, które odbywają się w różnych miastach na terenie województwa lubelskiego, aby jak najwięcej osób miało szansę w nich chociaż raz uczestniczyć. Być może po 2007 roku spotkania nadal są kontynuowane, ale Krzysztof w nich już nie uczestniczy, ponieważ w jego życiu następują duże zmiany. W maju 2007 roku podchodzi do matury i zdaje ją bez większego problemu. Osiąga na tyle wysoki wynik, że udaje mu się spełnić wcześniej postawiony cel, czyli dostaje się na Politechnikę Warszawską. Od października 2007 roku ma rozpocząć studia na Wydziale Mechatroniki, a kierunkiem, jaki wybrał, jest robotyka. Rodzice są z niego bardzo dumni, kibicują mu i obiecują wsparcie finansowe, jednak nie mają na tyle dużych zasobów, aby opłacić synowi wynajem mieszkania czy nawet pokoju w jakimś mieszkaniu współdzielonym. Jako że Krzysiek ma uczęszczać na studia dzienne, a kierunek wydaje się być bardzo czasochłonny i wymagający, to przynajmniej na początku nie wchodzi w grę żadna praca, nawet dorywcza. Założenie jest takie, że ma on się skupić przede wszystkim na nauce. Zapada decyzja, że skoro środki finansowe są ograniczone, Krzysiek zamieszka w przyuczelnianym akademiku. Koszty wynajmu pokoju tam są znacznie niższe od kosztów wynajmu pokoju w mieszkaniu prywatnym. Przyszły student nie ma z tym większego problemu, rozumie sytuację i składa podanie o miejsce. Ostatecznie zostaje mu przydzielone miejsce w pokoju dwuosobowym w domu studenckim Żaczek przy ulicy Wołoskiej na warszawskim Mokotowie. Przyszłemu studentowi ta lokalizacja bardzo odpowiada. Miejsce jest dobrze skomunikowane, blisko znajduje się przystanek autobusowy, a na wydział może dojść pieszo w zaledwie kilka minut.
Po przeprowadzce do stolicy nie zmienia jakoś diametralnie swojego podejścia do życia towarzyskiego. Rzadko opuszcza akademik i ma nieduże grono znajomych, ale mimo tego jest lubiany wśród akademickiej społeczności. Okazjonalnie spotyka się ze znajomymi z roku, jednak od wyjść do klubów czy barów woli domówki oraz odwiedziny w pokojach u innych mieszkańców akademika. Alkohol spożywa sporadycznie, a jeżeli już coś pije, to w małych ilościach. Widać to zresztą po zdjęciach z tamtego okresu, na których koledzy zazwyczaj wznoszą toasty różnymi napojami alkoholowymi, a Krzysztof w takich sytuacjach zazwyczaj trzyma kubek z herbatą. Gdy ktoś zaprasza go na parapetówkę, nigdy nie przychodzi z pustymi rękami, najczęściej przynosi ze sobą własnoręcznie zrobione ciasto, więc być może ma w jakimś stopniu rozwinięte umiejętności cukiernicze. W niektórych źródłach pojawiają się wzmianki, że nie bierze aktywnego udziału w życiu studenckim. To nie do końca prawda, bo wiadomo, że okazjonalnie zdarza mu się uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich. Co do zaangażowania od strony takiej bardziej naukowej, zaangażowania w życie uczelni, to nie przynależy do zawrotnej ilości organizacji, ale jest członkiem Rady Wydziału, więc w jakieś inicjatywy na pewno się angażuje. W kilku artykułach powtarza się informacja, że ma opinię niezbyt pracowitego, aczkolwiek trudno stwierdzić, skąd taki wniosek. Na pewno w późniejszych latach ma problemy z zaliczeniem kolejnych semestrów, co dokładniej opiszę w dalszej części, ale to chyba trochę za mało, aby wnioskować, że nie jest pracowity. Źródło tych niepowodzeń może być równie dobrze zupełnie inne. Wiadomo, że studiuje trudny kierunek, stanowiący dla niego spore wyzwanie i być może nie do końca spełniający wcześniejsze oczekiwania czy wyobrażenia. Rodzice wspomagają go finansowo nie tylko na pierwszym roku, ale i w kolejnych latach. Regularnie przysyłają mu pieniądze, a okazjonalnie zdarza się też, że paczki z jedzeniem. Z tego względu i też przez problemy na studiach, Krzysiek nie szuka sobie żadnej stałej pracy, ale za to wpada na pomysł, dzięki któremu może sobie trochę dorobić. Zajęcie nie jest do końca legalne, bo student oferuje swoim kolegom i koleżankom z uczelni, że za drobną opłatą może za nich pisać prace zaliczeniowe. Pisać nie w takim tradycyjnym znaczeniu tego słowa, bo na ich kierunku zaliczenia polegają głównie na zaprogramowaniu czegoś. Krzysztof umie bardzo dobrze programować, więc chętnie podejmuje się kolejnych zleceń i bez większego problemu rozwiązuje zadania dostarczane mu przez innych studentów. Biznes idzie całkiem sprawnie i nie spotykają go z tego tytułu żadne nieprzyjemności. Wszystko utrzymane jest w dyskrecji, władze uczelni o niczym się nie dowiadują, a klienci są zadowoleni z jego usług i zawsze płacą na czas. Dla wielu z nich pomoc Krzysztofa to tak naprawdę ostatnia deska ratunku. Na początku pominęłam jeszcze jeden obszar zainteresowań Krzyśka. Może ten temat pochłonął go już wcześniej, a może dopiero na studiach. W każdym razie jest on wręcz zafascynowany kulturą Japonii. Dużo czyta na ten temat, zagłębia się w panujące tam zwyczaje oraz historię kraju, a także zaczyna uczyć się języka japońskiego. Niezmiennie, tak jak wcześniej, bardzo lubi gry fabularne, choć ma zdecydowanie mniej czasu i możliwości, aby spotykać się ze znajomymi na rozgrywki. Do domu rodzinnego jeździ rzadko, więc nie bierze udziału w organizowanych spotkaniach, o ile w ogóle one jeszcze w tamtym czasie funkcjonują. Czasem zdarza się, że pozna kogoś o zbliżonych zainteresowaniach, z kim może podyskutować na temat gier czy książek ulubionego gatunku, ale nie zdarza się to aż tak często. W zakresie innych tematów to Krzysiek nie podziela zainteresowań większości swoich znajomych, czyli spraw związanych z polityką czy gospodarką,
On praktycznie nie czyta wiadomości, nie interesują go bieżące wydarzenia czy to, co dzieje się akurat na scenie politycznej. W związku z tym, że rzadko odwiedza Białą Podlaską, z rodzicami utrzymuje kontakt głównie telefoniczny i mailowy. Są to czasy, kiedy komunikatory społecznościowe nie zyskują jeszcze tak dużej popularności, ale maile jak najbardziej. Jak już jesteśmy przy rodzinie, to poruszę też kwestię związku i relacji romantycznej, chociaż to zaledwie ułamek informacji. Wiadomo, że Krzysiek przez jakiś czas miał dziewczynę, obracającą się w tych samych kręgach uczelnianych i znajomych co on, więc prawdopodobnie poznał ją już na studiach. Para rozstała się długo przed kluczowymi wydarzeniami rozgrywającymi się w 2012 roku. Później z nikim się nie spotykał, przynajmniej nic na ten temat nie ma w źródłach. Wracając do kwestii studiów, to Krzysztof jest na studiach dwustopniowych, a pierwszy stopień planowo powinien zakończyć po 3 latach edukacji. W związku z tym na koniec roku akademickiego 2009-2010 powinien obronić pracę inżynierską. Nie wiadomo, jak dokładnie brzmi temat jego pracy, ale jest pewne, że na obronie ma zaprezentować umiejętności praktyczne, to jest pokazać skonstruowanego wcześniej robota, który będzie zaprogramowany tak, aby przed komisją pokonać tor przeszkód. Niestety Krzyśkowi zabrakło czasu. Może ze względu na poświęcenie części uwagi na prace zaliczeniowe innych, a może wybrał sobie zbyt skomplikowany temat. W każdym razie nie ma szans na to, aby obronił się w terminie, więc studia będzie musiał kontynuować też w kolejnym roku. Zapewne z uwagi na to, że jego współlokator zakończył edukację planowo, od roku akademickiego 2010-2011 Krzysiek musi dzielić pokój z kimś innym. Nowy kolega, jak się okazuje, również jest studentem robotyki i dogadują się całkiem dobrze, ale nie spędzają też zbyt dużo czasu razem. Czasami chodzą wspólnie po zakupy. Gdy zaczyna się zima, sporadycznie odwiedzają razem pobliskie lodowisko, a gdy akurat obaj są chętni na dodatkowe towarzystwo, zapraszają do pokoju innych mieszkańców akademika. Zapewne najbliższe kręgi znajomych Krzysztofa uległy rekonstrukcji, bo część koleżanek i kolegów pokończyła studia terminowo i nie została na magisterkę, część chcąc już pracować kontynuowała studia drugiego stopnia w trybie zaocznym, a część po prostu wyprowadziła się z akademika, aby zamieszkać w bardziej komfortowych warunkach. Nowy współlokator zauważa, że poza ich wspólnymi znajomymi Krzyśka odwiedza właściwie tylko jedna osoba – jego dawny kolega z liceum. Niestety ani ten, ani kolejny rok nie jest dla niego tym szczęśliwym, w którym kończy pewien etap i zdobywa wyższe wykształcenie. Na studiach pierwszego stopnia jest jeszcze 2 lata po tym, gdy zgodnie z planem powinien je zakończyć. W roku akademickim 2011-2012 zalicza w końcu wszystkie wymagane przedmioty, więc zostaje mu tylko obrona pracy inżynierskiej. Nadal potrzebuje czasu na jej napisanie i skonstruowanie robota, dlatego zamierza złożyć podanie o przedłużenie terminu. Jest tym bardzo zestresowany, boi się, jaka będzie odpowiedź uczelni i poza tym czuje się przytłoczony tym, że te studia już tyle trwają i są dla niego właściwie szeregiem niepowodzeń. W celu złożenia odpowiedniego podania we wrześniu 2012 roku udaje się do dziekanatu, jednak tam otrzymuje informację, która sprawia, że jego świat kompletnie się zawala. Być może od razu przy składaniu dokumentu dostaje odpowiedź, może dopiero po jakimś czasie, ale tak czy inaczej odpowiedź jest odmowna, a Krzysiek ma zostać skreślony z listy studentów. Nawiasem mówiąc, jeżeli słuchają mnie jacyś studenci, to skreślenie z listy nie jest końcem świata. Studia zazwyczaj da się wznowić nawet po latach.
Zawsze możecie zadzwonić i zapytać, co jeszcze da się zrobić i pracownik dziekanatu, czy tam teraz BOS-u, musi wam udzielić informacji. Wracając do Krzysztofa, to w pierwszej chwili kompletnie się załamuje, bo u niego brak możliwości obrony pracy nie jest w tej sytuacji jedynym problemem. Mieszka w akademiku, więc skoro straci status studenta, oprócz możliwości otrzymania dyplomu, straci też tanie miejsce zamieszkania. Czeka go więc kompletna zmiana stylu życia i co gorsza, konieczność powiedzenia o swojej porażce rodzicom, którzy przez te wszystkie lata go utrzymywali i liczyli, że w końcu zostanie absolwentem Politechniki Warszawskiej. Nadchodzi poniedziałek 1 października 2012 roku, czyli dzień, w którym Krzysztof musi zwolnić miejsce w swoim dotychczasowym pokoju. Przed południem pakuje wszystkie rzeczy do toreb, a współlokatorowi mówi, że jeszcze tego samego dnia ma pociąg do Białej Podlaskiej. Nie zamierza tam wracać na stałe, po prostu chce wykorzystać wolny czas i jedzie odwiedzić rodziców. Spędzi w domu rodzinnym najbliższy tydzień, a potem wróci do Warszawy. Prawdopodobnie w trakcie pobytu zamierza powiedzieć mamie i tacie, że został skreślony z listy studentów i nie będzie kontynuował studiów. Przynajmniej na razie. W trakcie rozmowy ze współlokatorem poruszają temat dalszych planów mieszkaniowych Krzysztofa. Nie ma zaklepanego jeszcze żadnego lokum, ale po powrocie chce poszukać czegoś na wynajem. Pyta kolegę, czy będzie mógł przenocować w jego pokoju przez kilka dni, jeżeli od razu nie znajdzie odpowiedniego miejsca do przeprowadzki. Współlokator odpowiada, że nie ma problemu, więc Krzysiek robi się trochę spokojniejszy, bo przynajmniej w kwestii mieszkania ma jakiś plan B. Nie wiadomo co poza tym, ale zapewne skoro chce nadal mieszkać w Warszawie i szukać czegoś na wynajem, to będzie też rozglądał się za jakąś pracą. Jednak tego tematu już wspólnie nie omawiają, a Krzysztof po podsumowaniu kwestii mieszkaniowych zaczyna zbierać się do wyjścia. Współlokator zakłada, że nie wychodzi jeszcze na pociąg, bo nie zabiera żadnej ze spakowanych wcześniej toreb. Zostawia nie tylko walizki, ale i portfel oraz telefon. I to nie dlatego, że wychodzi w pośpiechu i zapomniał tego wziąć. Raczej zdawał sobie sprawę, że zostawia te przedmioty i było to działanie celowe. Jedyne co ze sobą zabiera to parasol, bo tego dnia jest bardzo pochmurno, a zgodnie z prognozami przez cały dzień z przerwami ma padać. Współlokator nie pyta Krzysztofa, dokąd idzie, bo widocznie nie mają w zwyczaju zawsze zwierzać się sobie z tego, gdzie akurat wychodzą. Zakłada, że skoro kolega ze sobą niczego nie zabiera, no to niedługo wróci, a później i tak musi zdążyć na pociąg, więc tą ilość czasu ma ograniczoną. Dokładnie o godzinie 14:14 były student opuszcza akademik, a 26 minut później, o 14:40, widać go na nagraniu z monitoringu autobusu miejskiego linii numer 164. Autobus jedzie trasą od osiedla Sobieskiego do Kępy Zawadowskiej. Nie wiadomo na jakim przystanku wsiadł Krzysiek, bo na nagraniu widać go już w trakcie jazdy, a nie w momencie wsiadania. Tym samym autobusem o tej samej porze jedzie tajemniczy mężczyzna, który przez jeden mały szczegół będzie później łączony ze sprawą Krzysztofa. Mężczyzna najpierw stoi zupełnie z tyłu pojazdu, później przemieszcza się kawałek do przodu. Dla porównania Krzysiek siedzi gdzieś na środku. Mężczyzna jest średniego wzrostu, raczej szczupłej budowy ciała, ma ciemne włosy, a ubrany jest w czarną, lekką kurtkę i dżinsy. Obaj wysiadają na przystanku Bartyki, znajdującym się niedaleko Wisły. Krzysiek wysiada jako pierwszy, tajemniczy mężczyzna rusza za nim. Teraz proszę zapamiętać szczegół, o którym za chwilę powiem. Mężczyzna w trakcie wysiadania z autobusu trzyma w dłoni kartkę i spogląda na nią przez dłuższą chwilę. Niestety jakość nagrania z monitoringu nie pozwala na odczytanie ewentualnej treści zapisków.
Obaj panowie wychodzą z autobusu o godzinie 15:25. Krzysiek prawdopodobnie rusza w kierunku wału Zawadowskiego, ciągnącego się wzdłuż Wisły. Następnego dnia, czyli we wtorek 2 października, jego rodzice są już bardzo zaniepokojeni, bo syn mimo wcześniejszej zapowiedzi nie przyjechał do domu. Zawsze był słowny i jeżeli nie wywiązywał się z jakiejś obietnicy, to miał ku temu wyraźny powód, o którym z wyprzedzeniem ich informował. Niestety tym razem ani nie zadzwonił, ani nie wysłał chociaż krótkiego maila, w którym tłumaczyłby jakoś swoją nieobecność. Co więcej, początkowo, gdy mama i tata do niego dzwonili, nie odbierał, a po kilku godzinach telefon został wyłączony. Rodzice w pierwszej kolejności uznają, że musi być jakieś racjonalne wytłumaczenie tej sytuacji i postanawiają poszukać go na własną rękę. To trochę nie w stylu Krzysztofa, ale może poszedł na jakąś imprezę i teraz śpi. Może telefon mu się rozładował. Powodów jego nieobecności tak naprawdę może być wiele. Nie chcą siedzieć bezczynnie, więc w pierwszej kolejności dzwonią do jego kolegów, do których akurat mają numery. Niestety żaden z nich nie wie, czy Krzysiek miał jakieś plany na poprzedni wieczór, a jeżeli tak, to jakie i gdzie ewentualnie mógłby teraz być. Kolejne dni nie dostarczają żadnych nowych odpowiedzi, a mama i tata są coraz bardziej zdenerwowani, więc ostatecznie udają się na komisariat policji, aby zgłosić zaginięcie syna. Kilka dni później, w czwartek 4 października, pewien student z Akademii Sztuk Pięknych wybiera się na spacer po warszawskim Wilanowie. Student zajmuje się fotografią i tego dnia postanowił zrobić kilka zdjęć w plenerze. Jako że spacer ma być ukierunkowany na zrobienie kilku ciekawych ujęć, to najpierw trzeba znaleźć jakąś ciekawą scenerię. Chłopak uznaje, że dobrym miejscem do tego mogą być tereny nadwiślane, a konkretnie wał Zawadowski, i to tam finalnie się kieruje. Około godziny 16:50 dochodzi do złączenia ulic Włóki i wału Zawadowskiego. W tamtym miejscu znajduje się duży budynek i jest to piaskarnia. Student mija ją i kieruje się nad sam brzeg Wisły. Nagle coś zwraca jego uwagę. Gdy podchodzi bliżej, widzi, że w zaroślach ktoś leży. W pierwszej kolejności myśli, że to może jakiś imprezowicz, któremu nie starczyło sił na powrót do domu. Z bezpiecznej odległości próbuje zacząć rozmowę, liczy, że chłopak się obudzi, jednak z jego strony nie ma żadnej reakcji. Podchodzi więc jeszcze bliżej i ku swojemu przerażeniu odkrywa, że leżący w krzakach człowiek nie żyje. Student dzwoni po pomoc, a na miejsce przyjeżdża ekipa śledcza, prokurator oraz lekarz. Po wstępnych oględzinach medyk stwierdza, że zmarły prawdopodobnie zginął w wyniku działania osób trzecich. Ma co prawda tylko jedną ranę, ale dość sugestywną. Ktoś zadał mu cios w sam środek klatki piersiowej, jakimś ostrym narzędziem, najpewniej nożem. Lekarz nie jest w stanie określić ze stuprocentową dokładnością czasu zgonu, ale chłopak prawdopodobnie leżał tam od kilku dni. Nigdzie nie ma narzędzia zbrodni, więc wersja, że to nóż, jest jedynie domniemaniem. Na kursach pierwszej pomocy, z tego co kojarzę, zazwyczaj pojawia się informacja, że jeśli poszkodowany ma gdzieś wbity nóż, to lepiej samodzielnie go nie wyjmować. Krwotok po usunięciu narzędzia może być tak duży, że samodzielnie nie będziemy potrafili go zatamować i zrobimy jeszcze więcej szkód. Idąc tym tokiem rozumowania, skoro w tym przypadku nóż został wyjęty, to krwi dookoła powinno być sporo, a nie było. Technicy znaleźli jedynie jakieś śladowe ilości w miejscu, gdzie leżało ciało. Nasuwa się więc wniosek, że chłopak mógł stracić życie gdzieś indziej, a później ktoś przeniósł go nad Wisłę. Tylko skoro ktoś i tak zadał sobie tyle trudu, to dlaczego nie poszedł o krok dalej i nie wrzucił zwłok do wody, żeby je lepiej ukryć?
Wiadomo, że ciało prędzej czy później by wypłynęło z uwagi na procesy, które zachodzą w trakcie rozkładu, ale sprawcy i tak często mają taki odruch, licząc, że to opóźni znalezienie ofiary, utrudni identyfikację, a także zmyje część śladów. Po tym, jak przeczytałam, że pogoda była deszczowa, a zmarły leżał na terenie podmokłym w okolicach rzeki, pomyślałam przez chwilę, że może deszcz w jakiś sposób wypłukał część krwi z gleby, dlatego po kilku dniach było jej tam tak mało. To nie są jedyne znaki zapytania, jakie się pojawiają, bo chłopak nie ma przy sobie żadnych dokumentów, portfela ani telefonu, więc trudno go jakkolwiek zidentyfikować. Według wstępnej hipotezy, z uwagi na brak tych wszystkich przedmiotów, sprawca mógł kierować się motywem rabunkowym i dlatego zaatakował. To miejsce, gdzie znaleziono ciało, to trochę taki odludny teren. Na nagraniach i zdjęciach widać, że jest tam wydeptana ścieżka, ale nie ma żadnego chodnika. Chodnik jest dopiero kawałek dalej. Widać jedynie takie amatorsko przygotowane miejsca do rozpalania ogniska, więc pewnie okazjonalnie gromadzą się tam różne grupy, aby w ustronnym miejscu zrobić nie do końca legalne ognisko, posiedzieć i wypić piwo. Policjanci szybko wpadają na pomysł publikacji wizerunku znalezionego chłopaka w internecie. W ciągu kolejnych dni prokurator wyraża na to zgodę, a w weekend zdjęcia trafiają na oficjalną stronę policji. W tym samym czasie w Białej Podlaskiej trwają gorączkowe poszukiwania Krzysztofa. Wraz z upływem czasu jego bliskim przychodzą do głowy coraz czarniejsze scenariusze. Policja robi swoje, natomiast oni z braku innych pomysłów zaczynają przeglądać różne strony internetowe, licząc, że może trafią na jakąś wskazówkę mogącą im pomóc w namierzeniu Krzyśka. Tak trafiają na oficjalną stronę policji, gdzie ku swojemu zaskoczeniu znajdują fotografię syna wraz z komunikatem o próbie ustalenia tożsamości. Niezwłocznie udają się na najbliższy komisariat i przekazują funkcjonariuszom informacje o swoim odkryciu. Tym sposobem tracą wszelkie nadzieje na pozytywne rozwiązanie sprawy, ponieważ dowiadują się, z jakiego powodu stołeczni policjanci próbują ustalić tożsamość Krzyśka. Prokurator prowadzący sprawę zleca wykonanie oficjalnego badania, aby mieć 100% pewności co do tożsamości zmarłego. Wyniki nadchodzą już w poniedziałek 8 października i nie ma żadnych wątpliwości, że chłopak znaleziony nad Wisłą to poszukiwany od kilku dni student. Wstępne przesłuchania świadków, m.in. współlokatora ofiary, pozwalają wykluczyć motyw rabunkowy, ponieważ śledczy ustalają, że Krzysztof nie miał przy sobie żadnych cennych rzeczy. Wracając jeszcze do kwestii przedmiotów, które zabezpieczyli przy nim technicy, to po pierwsze wiadomo, że zabrał ze sobą parasolkę, ale nie wiadomo, czy znajdowała się ona na miejscu zdarzenia. Źródła nie podają informacji w tym zakresie. Wydaje się to istotne, bo patrząc na nagrania, to był taki tradycyjny długi parasol ze szpikulcem na końcu, więc w ostateczności z braku innych opcji mógł posłużyć do obrony. Tym samym, jeśli Krzysztof go użył, mogły się tam zachować ślady sprawcy. Po drugie, gdzieś obok niego leżała zwykła biała kartka z opisem tego, jak dotrzeć do miejsca, w którym go znaleziono. I to jest ten detal, na podstawie którego powiązano mężczyznę z autobusu z jego sprawą. Przypominam, on również miał ze sobą jakąś kartkę, której przyglądał się, wysiadając z pojazdu. Być może sprawdzał, gdzie ma się kierować już po wyjściu na przystanek. Biegli porównali charakter pisma Krzysztofa z zapiskami na znalezionej kartce i ustalili, że z całą pewnością to nie jest jego pismo. Pytanie, czy on miał tą kartkę ze sobą i wcześniej od kogo się dostał, czy zgubił ją na przykład zabójca. Mogły być też dwie kartki z taką samą treścią,
zarówno Krzysztof, jak i sprawca umówili się w tym miejscu i obaj mieli opisane wskazówki dotyczące dojazdu. Tylko w takim wypadku opisane przez kogo? To jest kolejna zagadka w sprawie, bo mimo tego, że próbki pisma pobrano od wielu osób, nigdy nie ustalono, kto jest autorem tego prowizorycznego planu podróży. Zdjęcie tajemniczego mężczyzny z autobusu było wielokrotnie publikowane w warszawskich mediach, jednak nigdy nie udało się ustalić jego tożsamości. Oczywiście to niekoniecznie musi być sprawca. To, że akurat się tam znalazł i miał ze sobą jakąś kartkę, może być czystym przypadkiem. Z drugiej strony, nawet jeśli nie jest zabójcą, mógłby okazać się ważnym świadkiem, którego zeznania rzuciłyby nowe światło na sprawę. Oprócz wcześniej wymienionych, Krzysztof miał przy sobie jeszcze bilet autobusowy, 40-minutowy. Patrząc na długość trasy, jaką pokonał, bilet z założenia miał mu starczyć jedynie na podróż w jedną stronę. Na temat wstępnych ustaleń z miejsca zbrodni to tyle. Przechodzimy do śledztwa. Sekcja zwłok potwierdziła, że student miał tylko jedną ranę w obrębie klatki piersiowej. Rana miała 1,5 cm długości i była dość głęboka. Wnioskując po jej głębokości, napastnik chciał zabić swoją ofiarę, a nie tylko zranić. Zgon nastąpił w wyniku rozległego krwotoku wewnętrznego, ale nie od razu. Krzysztof po tym, jak ktoś zadał mu cios, żył jeszcze od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Informacja na temat samego czasu zgonu jest bardzo niekonkretna. Wiadomo tyle, że student stracił życie pomiędzy poniedziałkiem 1 października a czwartkiem 4 października, co dało się ustalić również na podstawie rekonstrukcji zdarzeń. Na ciele nie ma prawie żadnych śladów sugerujących walkę ani chęć obrony. Prawie, bo są pojedyncze otarcia, ale tylko na rękach. Niektóre źródła zawężają ten obszar do nadgarstków. Te ślady można odczytywać na dwa sposoby, bo faktycznie mogły one sugerować, że Krzysztof próbował się bronić, ale także, że ktoś próbował przemieścić ciało, na przykład ciągnąc je po ziemi. Z profilu psychologicznego stworzonego na podstawie zeznań świadków dowiadujemy się tego, co już wcześniej Wam powiedziałam. Życie Krzysztofa było ułożone, nie miał żadnych wrogów, lubił spędzać czas w samotności i był zamknięty w sobie. Policjanci sprawdzają w swoich systemach, czy może ma na koncie jakieś przewinienia, ale nie. Nigdy nie był notowany w policyjnej bazie. Zabezpieczono komputer zmarłego oraz dyski zewnętrzne. Przeanalizowano nie tylko ich zawartości, ale też billingi i SMS-y udostępnione przez operatora sieci komórkowej. Niestety analiza tych danych niczego nie wniosła. Właściwie tylko potwierdzono wcześniej sporządzoną charakterystykę zmarłego. W trakcie kolejnych miesięcy prokurator próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, co zmotywowało napastnika do odebrania Krzysztofowi życia. Spodziewa się, że nowych informacji dostarczą rozmowy prowadzone przez zmarłego za pośrednictwem portali społecznościowych, a także korespondencja mailowa. Chcąc uzyskać dostęp do treści rozmów, zleca wysłanie odpowiedniego wniosku do właścicieli serwisów, którzy swoje siedziby mają w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy wniosek pozostaje bez jakiejkolwiek odpowiedzi, natomiast śledczy nie poddają się. Finalnie udaje im się dopiąć swego dopiero w 2014 roku. To wtedy otrzymują wgląd do wszystkich wiadomości wysyłanych i otrzymywanych przez Krzyśka. Czekają ich długie godziny żmudnej analizy całej korespondencji, słowo po słowie, tak aby trafić na coś przełomowego w kontekście okoliczności śmierci młodego chłopaka. Niestety ponownie to ślepa uliczka. Na podstawie wszystkich wiadomości nasuwa się właściwie tylko jeden wniosek. Krzysztof prowadził zwykłe studenckie życie. W rozmowach z okolic 1 października 2012 roku
Nie ma żadnych ustaleń na temat planowanego spotkania, ani w ogóle nic przełomowego. Jedyna nowa informacja, jaka pojawia się przy przeglądaniu zapisków internetowych, to rzecz właściwie logiczna, ale która może wcześniej tak mocno nie wybrzmiała. Z rozmów z rówieśnikami wynika, że Krzysztof bardzo przeżywał niepowodzenie na studiach i panicznie bał się powrotu do domu. Obawiał się tego, jak rodzice zareagują na informację, że nie skończy studiów, mimo że przez tyle czasu wysyłali mu pieniądze właśnie po to, żeby mógł studiować. Niestety to tyle i ostatecznie 21 stycznia 2015 roku sprawę umorzono z uwagi na niewykrycie sprawcy. Według prokuratora wszystkie możliwości dochodzeniowo-śledcze zostały wyczerpane. W zakresie ustaleń pewnych to wszystko, natomiast pozostały jeszcze hipotezy, zarówno te przedstawione przez śledczych, jak i te wskazane w materiałach wideo na temat sprawy. Może Was zaskoczę, ale jedną z proponowanych wersji zdarzeń jest samobójstwo. Według specjalistów wskazuje na to przede wszystkim profil psychologiczny Krzysztofa, na którym wizja nieukończenia studiów i rozczarowania bliskich odcisnęła ogromne piętno. Szczególnie bał się konfrontacji z rodzicami, a łącząc to z tym, że zaginął i być może zmarł dokładnie w dniu, w którym planował wyjazd do domu rodzinnego, wszystko układa się w spójną całość. Tym, co przeczy tej hipotezie, jest oczywiście wybór metody, bo jednak zadanie sobie tak silnego ciosu w klatkę piersiową, jeszcze pod odpowiednim kątem, nie wydaje się najłatwiejszym zadaniem. Są metody z założenia skuteczniejsze i prostsze w wykonaniu. Poza tym nigdy nie odnaleziono narzędzia, którego Krzysiek zgodnie z tą hipotezą użył. Prokurator wyjaśnił to tak, że po zadaniu ciosu chłopak jeszcze przez jakiś czas żył, więc ostatkiem sił mógł wrzucić nóż do Wisły. Tylko że wcześniej musiał wbić ten nóż dość głęboko, a potem potrzebował sporo siły, aby go wyciągnąć. Według biegłych to też możliwe, mógł dysponować siłami pozwalającymi wykonać te wszystkie czynności, ale w jakim stopniu jest to prawdopodobne, to już inna kwestia. Ostatnim argumentem przemawiającym według prokuratora za tą hipotezą miało być celowe pozostawienie w akademiku portfela i telefonu. W ten sposób student mógł chcieć utrudnić albo nawet uniemożliwić swoją identyfikację. Co w takiej sytuacji miałaby oznaczać ta kartka z opisaną przez kogoś drogą? Trudno stwierdzić, chyba jedynie przypadek albo to, że Krzysztof zwierzył się komuś ze swoich planów i ta osoba pomogła mu w wyborze odpowiedniego miejsca do ich zrealizowania. Jak to często bywa, znajomi w ogóle nie wierzą w taką wersję zdarzeń. Uważają, że ich kolega nie odebrałby sobie życia, nawet mimo tak trudnych okoliczności, w jakich się znalazł. Wersja druga jest powiązana z pierwszą, ale bardziej uwzględnia wszelkie ograniczenia i tym samym uwzględnia pomoc ze strony osób trzecich. Podobny przypadek miał miejsce w Gdańsku, gdzie 3 lata po śmierci Krzysztofa, w 2015 roku, nastolatka o imieniu Agata, chcąc odebrać sobie życie, poprosiła o pomoc koleżankę. Sposób był dokładnie taki sam, cios nożem w klatkę piersiową. Rana została zadana na wyraźne życzenie i zgodnie z wolą ofiary, ale ostatecznie to jej koleżanka była tą, która operowała nożem. Tutaj teoretycznie mogło zdarzyć się coś podobnego. Ktoś pomógł Krzysztofowi w odebraniu sobie życia, co opierając się na sprawie Agaty i wyroku, jaki tam zapadł, należałoby rozpatrywać w kategoriach zabójstwa. Osobie stojącej naprzeciwko byłoby łatwiej wycelować, uderzyć z odpowiednią siłą, a później wyjąć nóż i się go pozbyć. W takiej sytuacji kartka by pasowała, bo Krzysztof mógł się z kimś umówić, ta osoba zaproponowała odludne miejsce i wszystko rozpisała. On stawił się nad Wisłą zgodnie z ustaleniem i tam stracił życie. Inne hipotezy to pomyłka,
ktoś mógł pomylić studenta z kimś innym i zaatakował go zamiast tej osoby, a także znalezienie się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Mówię to oczywiście w cudzysłowie, bo to sformułowanie, jak ktoś kiedyś trafnie zauważył w komentarzu, przerzuca trochę winę na ofiarę. Nie ma w tym żadnej winy Krzysztofa, bardziej chodzi o wskazanie przypadkowości sytuacji. Krzysiek mógł pojechać nad Wisłę w zupełnie innym celu, a idąc brzegiem zobaczył coś, czego nie powinien widzieć i ktoś chciał się pozbyć niewygodnego świadka. Odchodząc na chwilę od sugestii ze źródeł, pomyślałam jeszcze, że skoro szukał mieszkania, to może umówił się z kimś właśnie na oglądanie jakiegoś lokum. Być może tak zwaną pocztą pantoflową dostał od znajomych informacje o jakimś mieszkaniu czy pokoju na wynajem i jeszcze przed wyjazdem ktoś umówił go na oglądanie. Wskazówki odnośnie dojazdu dostał na kartce, a że nie znał okolicy, to lokalizacja, jak już wiemy, z dala od zabudowań, nie wydawała mu się podejrzana. Wiadomo, że rzadko wychodził z akademika, więc możliwe, że wcześniej nie odwiedzał sąsiadującego z Mokotowem Wilanowa i nie wiedział, jak wygląda okolica wału Zawadowskiego. 2012 rok to był czas, kiedy telefony z dostępem do taniego internetu stawały się powoli powszechne, ale na pewno jeszcze nie każdy takim dysponował. Przykładowo student z ograniczonymi zasobami finansowymi mógł nie mieć komórki z zainstalowaną aplikacją Google Maps. Dlatego też tego telefonu nie wziął, posiłkował się jedynie informacjami zapisanymi na kartce. W magazynie kryminalnym 997 przedstawione są dwie wersje. Pierwsza w samej rekonstrukcji, przygotowanej przez twórców programu. Druga została dołączona pod koniec, w formie osobnego materiału przygotowanego przez dziennikarza Szymona Wochala, który przeprowadził własne śledztwo. Zacznę może od tej drugiej. Szymon Wochal wraca do sprawy 7 lat po śmierci Krzysztofa, czyli w 2019 roku. Udaje mu się dotrzeć do byłej dziewczyny studenta, tej, o której już wspominałam. Ona i Krzysiek rozstali się długo przed jego śmiercią, ale jako że razem studiowali, to nawet po rozstaniu obracali się w tych samych kręgach znajomych. W 2019 roku ta dziewczyna jest już po ślubie, a jej mężem został wspólny kolega jej i Krzysztofa. W rozmowie z dziennikarzem opowiada, że kilka dni przed śmiercią Krzysiek rozmawiał z jej mężem i opowiadał mu, że zamierza kupić na Allegro jakiś sprzęt elektroniczny. Chodziło o telefon albo zegarek, ale po tylu latach już nie jest pewna, co to dokładnie było. Według niej najpewniejszą wersją zdarzeń jest to, że były chłopak umówił się z kimś na odbiór osobisty i była to pułapka. Gdy dotarł do wcześniej wyznaczonego miejsca, został zaatakowany. Być może osoba podająca się za sprzedającego uznała, że będzie on miał przy sobie cenne rzeczy i chciała go obrabować. Tylko że a propos tych cennych rzeczy, skoro on miał być kupującym, to chyba powinien mieć ze sobą portfel. Taki jest sens odbiorów osobistych, żeby zapłacić na miejscu, a nie najpierw robić przelew, a potem fatygować się po przedmiot. Chyba że układ był odwrotny i to Krzysiek zamierzał komuś coś sprzedać, a ta osoba nie chciała za to płacić i dlatego go zaatakowała. Odbiór osobisty na Allegro chyba nie jest najpopularniejszą opcją, ale równie dobrze mogło chodzić o inną platformę sprzedażową. Trochę dziwne, że umówili się na finalizację transakcji w tak ustronnym miejscu, ale może z jakiegoś powodu było to celowe zagranie. Możliwe, że policja nie sprawdziła tego tropu, bo w pierwszej kolejności skupili się na weryfikacji treści rozmów na komunikatorach i skrzynce mailowej. Tam niczego nie znaleźli, więc porzucono w ogóle trop internetowy. Nikt nie wpadł na pomysł, aby przejrzeć rozmowy na portalach ogłoszeniowych czy sprzedażowych. Analogiczną wersję zdarzeń przedstawiono w programie Fajbusiewicz na tropie, gdzie zostało pokazane, że Krzysztof się z kimś umówił, aby odebrać jakiś przedmiot.
Gdy doszło do spotkania, kilkukrotnie pytał tajemniczego chłopaka, czy to ma. On przez cały czas zwlekał z odpowiedzią, aż w końcu wyjął z kieszeni nóż i zadał cios. Ostatnią hipotezą jest ta przedstawiona w rekonstrukcji przygotowanej przez magazyn kryminalny 997. Zaprezentowano tam nie tylko sam moment utraty życia, ale cały splot wydarzeń, który do tego doprowadził. Wszystko miało rozpocząć się już kilka miesięcy wcześniej, dokładnie w czerwcu 2012 roku. Podobnie jak teraz, zaczynało robić się coraz cieplej, a w powietrzu było już czuć letnią atmosferę. Niestety wszystkie osoby studiujące, zanim będą mogły w pełni cieszyć się wakacjami, muszą przejść przez sesję egzaminacyjną. Pewnego czerwcowego popołudnia Krzysztof, zmęczony już nauką do nadchodzących egzaminów, wychodzi się przejść. Na spacerze spotyka starego znajomego. Jest pewien, że skądś kojarzy jego twarz, ale w pierwszej chwili nie może sobie przypomnieć, gdzie się poznali. Dopiero po wymianie kilku zdań odpowiedź przychodzi właściwie sama. Nawiązali znajomość jeszcze za czasów liceum, kiedy Krzysiek współorganizował eventy dla fanów fantastyki. Spotkany kolega był jednym ze stałych bywalców spotkań. Chłopak proponuje, żeby wspólnie poszli gdzieś na piwo. Krzysiek się waha, bo z jednej strony chętnie by się przeszedł i powspominał dawne czasy, a z drugiej wie, że ma jeszcze sporo nauki. Tłumaczy, że ma przed sobą wiele egzaminów, a poza tym musi się w końcu zająć pracą inżynierską. Kolega, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, nie odpuszcza i argumentuje to tak, że przecież pójdą tylko na chwilę, na jedno piwo i chwila relaksu dobrze Krzyśkowi zrobi. Ten ostatecznie ulega i idą razem usiąść gdzieś nad Wisłą. Atmosfera sprzyja zwierzeniom i wspominaniu tego, jak dobrze bawili się na konwentach. Głównie to jednak Krzysiek żali się, że jeszcze w tym roku musi obronić pracę, a nadal ma spore zaległości, jeżeli chodzi o pisanie i przygotowanie projektu. Dodatkowo ma teraz sesję na głowie i trudno mu znaleźć czas na cokolwiek. Kolega z kolei proponuje, aby spotkali się tak jak kiedyś i wspólnie w coś zagrali. Mogą zorganizować rozgrywkę tylko we dwóch, a jeżeli Krzysiek będzie chciał, to mogą też zagrać w większej grupie. Opowiada, że ma znajomych o podobnych zainteresowaniach, którzy na pewno byliby chętni na wspólną grę. Krzysztof się zgadza, ale bez większego entuzjazmu. Mówi, że teraz naprawdę nie ma przestrzeni na takie rzeczy i jeżeli już, to mogą się spotkać po jego egzaminach. Teraz nie może się rozpraszać. Na tym właściwie scena się kończy i przeskakujemy o kilka miesięcy. Jest 30 września 2012 roku, a Krzysztof udaje się do dziekanatu, aby złożyć podanie o przedłużenie terminu obrony. Ta data 30 września brzmi trochę absurdalnie, ponieważ sprawdzając kalendarz okazuje się, że była to niedziela. Chyba że dziekanat był akurat otwarty dla studentów zaocznych jeszcze przed rozpoczęciem roku. Inna kwestia, że na rekonstrukcji jest wskazana godzina 22, co wydaje się też dość późną porą jak na godziny obsługi studentów. W każdym razie może na Politechnice Warszawskiej tak to działa, bo Krzysiek zastaje pracownicę dziekanatu, która w dość niemiły sposób informuje go, że został skreślony z listy studentów. Jest tym kompletnie zszokowany, ale słysząc jej kategoryczny ton, sugerujący, że nic już się nie da zrobić, odchodzi. Kilkanaście minut później nadal jest na uczelni i z telefonu zainstalowanego na korytarzu dzwoni do kogoś i mówi, że chce zagrać. Umawiają się tam, gdzie zawsze. Z rozmowy to nie wynika, ale rozgrywka najwidoczniej ma się odbyć następnego dnia, ponieważ znów jest przeskok, tym razem o kilkanaście godzin. Widać Krzysztofa, który jedzie autobusem. Ten element już znamy, bo został on potwierdzony przez inne źródła. Następnie student kieruje się nad Wisłę i spotyka się z tym samym kolegą, co wcześniej w czerwcu. Nie tylko towarzystwo, ale i sceneria dookoła jest podobna.
Być może nawet to samo miejsce. 2 godziny później widać, że są w trakcie rozgrywki. Grają sami z użyciem kart, a obok nich palą się 2 ogniska. W pewnym momencie któryś z nich, zapewne Krzysztof, losuje kartę śmierć z adnotacją gracz dostający tą kartę umiera. Po tym nie widać dokładnie, co się dzieje, ale któryś z nich trzyma nóż, który następnie upada na ziemię brudny od krwi. Po wszystkim kolega zabiera ze sobą narzędzie i odchodzi. Reasumując, według rekonstrukcji ta tajemnicza śmierć miała być najwidoczniej kontynuacją gry w prawdziwym życiu. Brzmi to dość fantazyjnie, ale niczego wam nie narzucam. Każdy może sam ocenić, na ile prawdopodobna jest ta wersja zdarzeń. Tak w ramach ciekawostki dodam jeszcze, że ktoś ze scenarzystów miał bardzo kreatywne podejście do sprawy, co widać nie tylko w samej rekonstrukcji zbrodni, ale też w doborze ubrań. Aktor grający Krzysztofa ma na sobie dość nietypowy t-shirt, czarny z białym napisem „Bez tej koszulki też wyglądam całkiem nieźle”. Początkowo myślałam, że Krzysztof naprawdę był ubrany w taką koszulkę w dniu śmierci i po prostu bardzo szczegółowo odtworzono jego wygląd, ale raczej nie. Analizując nagranie z monitoringu i porównując je ze zdjęciami, miał na sobie inną charakterystyczną koszulkę z napisem „Biały kruk”, którą dokładnie widać na jednym ze starych zdjęć. Da się zauważyć, że rozkład grafik na t-shircie jest bardzo podobny. I to tyle na temat sprawy. Jeżeli ktoś z was ma jakieś informacje mogące pomóc w rozwiązaniu zagadki tej tajemniczej i zdecydowanie przedwczesnej śmierci, może się zgłosić na najbliższy posterunek policji. Jeżeli ten ktoś nie chce iść osobiście, może też zapewne wysłać maila, o ile komenda udostępnia jakiś adres. Zasadniczo, skoro to sprawa nierozwiązana, a w grę wchodzi udział osób trzecich, każdy nowy trop powinien być sprawdzany. Bliscy Krzysztofa, mimo że w ogóle nie ujawniają się w mediach, pewnie od lat liczą, że w końcu otrzymają odpowiedź na nurtujące ich pytanie, co stało się tamtego październikowego popołudnia. Jeżeli materiał ci się spodobał i chcesz wesprzeć dalszą podcastową działalność, możesz postawić mi kawę na Buy Coffee 2. Platforma nie wymaga rejestracji. Link znajduje się w opisie.